Oj. Dzisiaj opowiem Wam, co należy zabrać na wycieczkę w Tatry Niskie. No to zaczynamy. Ja tutaj sobie posiedzę i Wam poopowiadam. Po pierwsze, pamiętajcie, że należy zabrać na nią plecak. Bez plecaka nie uda się Wam wycieczka. Po drugie, pamiętajcie, że jak to harcerz zawsze jest głodny, należy zabrać odpowiednio jedzenie. Ja sobie wybrałem miodek i chlebek. Tostowy, bo długo trzyma świeżość. Pamiętajcie, że należy mieć też coś do picia. Zabieramy sobie wodę i ciepłą herbatę w termos. Na dłużej nam starczy. Wspaniale! Co jeszcze można by zabrać? Pamiętajcie, że harcerze zawsze mówią, że idą na krótką wędrówkę, ale później się przedłuża. Należy zabrać latarkę. Nigdy nie wiadomo, kiedy Was spotka ciemność na szlaku. Zabierzcie ją ze sobą. Najlepsza będzie ta czołowa. Należy zabrać też wygodne buty. Skoro Tatry niskie, to i niskie buty. Ale pamiętajcie, najlepsze są z napisem Tatry. Skoro już Tatry, to buty też w Tatry. Dalej, jeśli zbieracie punkty, a powinniście, to należy zabrać książeczkę PTT-ku. Udokumentować to zawsze fajna pamiątka. Dalej powinniście zabrać stóp tuty. Nie wiadomo nigdy, w jakie błoto wpadniecie. Lepiej sobie je założyć, oszczędzić swoje spodnie, bo jak to harcerz pewnie zabierze jedną parę spodni i później nie będzie miał już w czym chodzić. Pamiętajcie, że zawsze może spotkać Was deszcz. Zabierajcie więc kurtkę przeciwdeszczową. Nie zapomnijcie zabrać zegarka, co byście mogli sprawdzać, czy odpowiednio Wam idzie z czasem, który sobie zaplanowaliście na wyjście. Zawsze też przydadzą się chusteczki higieniczne. Najlepsze będą takie z misiem i z Kubusiem Puchatkiem i przyjaciółmi, bo z takimi najlepiej spędza się każdą wędrówkę i czas. Pamiętajcie, że dobrze byłoby mieć z Wami kontakt, więc aby nie padł Wam telefon, zabierzcie też powerbanka. No i pamiętajcie, że przy powerbanku należy zabrać też kabel, no bo bez kabla to zbyt dużo nie zadziałacie. Pamiętajcie, żebyście zabrali na razie czego może dokumenty, gdyby jednak coś się Wam przydrawiło, żeby wiedzieli kogo szukają. Zabierzcie sobie też nóż i możecie zabrać oprócz noża również parę innych najpotrzebniejszych rzeczy. My tutaj mamy akurat je w naszym zestawie małego harcerza. Jest tam wszystko, krzesiwo, karta wielofunkcyjna, no wszystko czego dusza zapragnie, kompas, więc śmiało możecie iść. Zabierzcie też ze sobą zapalniczkę. No gdyby miało Wam się jednak przydać jakiś ogień na ogrzanie czy coś, no to warto. Jak chodzicie w lato, pewnie przyda Wam się spray na komary i kleszcze. Ostatnio ich dużo na obozach harcerskich też, więc zabierzcie po co się męczyć. Pamiętajcie, że zawsze może komuś potrzebna być pomoc, więc zabierzcie ze sobą apteczkę pierwszej pomocy. Tutaj mamy taką akurat idealną, można wręczyć ją zawsze jednemu harcerzowi, aby tylko zajmował się noszeniem tej maseczki. Co dalej? Jeżeli chodzicie w zimę, należy zabrać ze sobą takie rzeczy jak rękawiczki, bardzo istotne, bardzo szybko marzną ręce, czapkę, no najlepiej zawsze z napisem #ZHP, albo inną harcerską, tylko nie rogatywkę, taka żeby było ciepłe. No ja tutaj też się ubiorę w czapkę, bo coś trochę zmarzłam. Pamiętajcie, że mamy czasy jakie mamy, należy zabrać maskę. Dbajcie o siebie i o innych. Poza szlakiem chłódźcie w maskach. Nie zapominajcie o tym, żeby je zakładać, bo wszystkim jest to bardzo potrzebne. Więc wszędzie na ulicy, na chodniku zakładajcie maseczkę. Może być z logiem drużyny, tak jak jest ta moja. Wspaniale. A na szlaku, żebyście nie zmarzli, żeby też trochę chronić innych, polecamy bufki. Główki są lekkie, przyjemne. Możecie dobrać też super motyw harcerski. Pamiętajcie, że jeśli szlaki będą bardzo oblodzone albo podejrzewacie, że mogą być takie, zabierzcie również ze sobą raki lub raczki. Fajny bajer, przydatny, a nigdy nie wiadomo co się stanie. Nawet w Biedronce możecie je kupić zazwyczaj za 10-15 zł. No i na koniec pamiętajcie, że Tatry i Las to strefa wymiany życzliwości. Tam mamy być dla siebie mili, szczęśliwi, radośni. Trzymajcie się ciepło, mamy nadzieję, że już wiecie wszystko co i jak. Czuwaj wszystkim.